Tom Siedemdziesiąty Rękopis z Poznania Rozdział jedenasty Świtem obudził mnie telefon komórkowy. Panie Tomaszu, Panie Tomaszu, usłyszałem zaspany głos Pawła. Batura chce się dostać do katakumb? Sam jeden? Zdziwiłem się. Nie, jest ich czterech, usłyszałem w odpowiedzi. Zaraz przyjadę. Dawno tak szybko się nie ubrałem i z takim piskiem opon nie ruszałem wehikułem, ale nim dojechałem do cmentarza, Batura z kompanami znikli jak kamfora, gdy się zorientowali, że są obserwowani przez Pawła Dańca, który się zlitował nade mną i sam dyżurował na cmentarzu. Czmychnęli, kiedy zrobiłem im fotkę przy portalu katakumby. Błysk lampy ich spłoszył. I był z nimi Batura? Zdziwiłem się. Właśnie. Sam również patrzyłem z niedowierzaniem, jak się krząta z nimi. Przecież on nigdy nie macza palców bezpośrednio w tego typu złodziejskich praktykach, dodałem. Coś mi się wydaje, że Jerzy traci cały fason dawnego handlarza dziełami sztuki, a staje się zwykłym złodziejaszkiem i cmentarną hieną ocenił naszego przeciwnika Paweł i roześmiał się ponuro. Uzgodniliśmy z Pawłem, że ja wrócę z powrotem do obozowiska i gdzieś koło dziesiątej przywiozę wszystkich, kiedy to zjawi się konserwator wojewódzki oraz komendant policji i razem otworzymy grobowiec, w którym ukrył łupy autor rękopisu z Poznania. Sprawnie zatem i bez zgrzytów przebiegała poranna pobudka oraz śniadanie, kiedy to moje towarzystwo dowiedziało się o planowanym otwarciu grobowca. Około dziesiątej już byliśmy na cmentarzu. Wnet też zajechała Nyska z Poznania i wysiadł z niej pan Antoni ze współpracownikami, niemniej podekscytowany od komisarza Wacka z miejscowej policji oraz nas w charakterze świadków i obserwatorów. Zośka dokumentowała wszystko swoim nikonem, a śledczy z policji miejskiej kamerą. Kiedy ponownie sięgnąłem po stalowy uchwyt i mocno pchnąłem, Cała wnęka portalu uchyliła się i pokazało się wnętrze grobowca, a chłopcy tylko jęknęli z wielkiego zdziwienia. O, Rety. Pozostali również zachwycali się z myślnością skrytki cmentarnej oraz znaleziskami. I to na moim gruncie żachnął się komisarz Wacek. Przecież się tutaj rodziłem, a cmentarz znam jak własną chałupę. I proszę, takie znalezisko. Tylko, panie komisarzu. Żeby się nie rozniosło po mieście, ostrzegłem, bo zaczną ludzie grzebać w każdym większym nagrobku. Ależ tak, tak, przytaknął komisarz Wacek, ale nijak nie mógł otrząsnąć się z wrażenia, jakie na nim zrobiła złodziejska skrytka sprzed II wojny światowej. I co tam jest? Złoto? Dopytywali się chłopcy jeden przez drugiego. Pan Antoni i jego pomocnicy weszli do wnętrza i po chwili wytaszczyli jedną żelazną skrzynię, właśnie tę, którą wcześniej otworzyłem. W niej, owinięte suknem, znajdowały się cztery rodały otulone niemniej pięknymi, chociaż już zetlałymi pokrowcami, bogato haftowanymi w motywy ornamentalne w postaci gwiazdy Dawida oraz roślinne. Rodały, to nic innego, objaśniałem zaciekawionym chłopcom, jak zwój pergaminowy. Nieiluminowany, czyli nieozdabiany, zawierający tak zwany pięcioksiąg Mojżesza, zwinięty na dwóch wałkach i przechowywany zazwyczaj w tak zwanym Hakodeszu, czyli w specjalnej szafie ołtarzowej w żydowskiej synagodze. Inaczej i po polsku mówiąc, wtrącił się pan Antoni, szef konserwatorów, z Poznania, rodał to tak zwana Tora, czyli Stary Testament Pisma Świętego. Otóż to, potwierdziłem. Stary Testament pisany po aramejsku, żydowsku lub hebrajsku. A rodał, proszę was, kontynuował pan Antoni, czyli zwój pięcioksięgu Mojżeszowego, jak widać, jest kunsztownie ozdobiony. A do tych ozdób należy Keter, czyli korona wieńcząca torę, tas, tarcze zawieszane na torze, Rimon, ozdoby drzewców tory, jad, pałeczki pomocne przy czytaniu tory. Ale nie będę tego tutaj pokazywał. Jako, że nie chciałby mu szkodzić bezcennego znaleziska. Przyznaliśmy mu rację, więc z całą pieczołowitością pomocnicy pana Antoniego uchwycili skrzynię i włożyli ją do nyski. Następne dwie skrzynie zawierały księgi talmudyczne. One także zostały załadowane do samochodu. Wówczas zapytał mnie komendant policji: A skąd pan wiedział o tym cennym znalezisku? Intuicja tropiciela, wiedza i przypadek. Odpowiedziałem bez zająknięcia. Ale Zośka nie wytrzymała i dodała dumnie, bo mój stryj jest panem samochodzikiem i nic się przed nim nie ukryje. Wiem, wiem. Zgodził się żywo komendant. Ale trochę szczęścia trzeba mieć, nieprawdaż? Oczywiście. Zgodziłem się skromnie. Szczęście i wiedzę. Ale że akurat tutaj, w Mogilnie, na starym cmentarzu, nadal nie dowierzał komisarz Wacek. Wówczas opowiedziałem w skrócie o rękopisie z Poznania, którego fragment otrzymałem od pana Tadeusza Hensego, właściciela drukarni Poscalfino-Wrocławiu. Wspomniałem również o Baturze, jako naszym rywalu w poszukiwaniu dzieł sztuki. Pan, panie komisarzu, zakończyłem, na pewno potraktowałby ten rękopis jako anonim, więc nie przywiązywałby pan do niego wiele uwagi. Ja zaś potraktowałem to dosłownie i mamy rezultaty. Wszyscy się roześmieli, a przy okazji otrzymałem wielkie brawa od najmłodszych poszukiwaczy przygód, których gorączkowe wypieki na twarzach znamionowały ogromne przeżycie. Nie wspomniałem jednak o mapce ani o pannie Gabrieli Wścibskiej i jej małym dukacie, jaki pozostawiła mi w skrytce piwnicznej zrujnowanego spichlerza w pakości, ani również o obezwładnieniu leszka i zośki podczas naszej nocnej wyprawy. Uważałem to za zbędne. Bo, jak powiadają, sukces ma wielu ojców, a porażka jest sirotą, więc dlaczego miałem mówić o naszych klęskach? Wtedy podszedł do mnie komisarz Wacek i uścisnąwszy mi rękę, powiedział: Ma pan rację. Anonim jest anonimem, ale nie rzeczowym argumentem. Chociaż do kosza ich nie wrzucamy, to jednak nigdy nie są koronnymi dowodami. Tylko maleńkimi przyczynkami czy też ukierunkowaniami przy rozwiązywaniu niewykrytych spraw. Dziękuję Panu w imieniu mieszkańców Mogilna, że ocalił Pan od zagłady i zniszczenia te cenne znaleziska kultury żydowskiej. Oraz przed wywiezieniem ich za granicę. Dokończył Pan Antoni. A są to naprawdę bezcenne znaleziska, które zniknęły, to znaczy zostały skradzione przed II wojną światową słówczesnych synagog żydowskich w Poznańskiem. Ba, okradziono również wiele kościołów, nieprawdaż? Spytałem konserwatora. O, tak. Wiem coś o tym, skwitował komisarz Wacek i pokiwał smętnie głową. Jak na przykład było w gnieźnie? A co się stało w gnieźnie? Jakaś kradzież? Zaczęli dopytywać się moi młodzi towarzysze. Co było? Wtrąciłem żywo. Coś, co przerasta całkowicie złodziejskie zdziczenie, od co? Ale o tym pogadamy na miejscu, dobrze? To jedziemy, stryju. Do gniezna? Zapytała żywo Zośka, zwijając notatnik i szkic sytuacyjny wnętrza grobowca, który jak na nowicjuszkę w materii śledczej, wypadł znakomicie. Trzej budrysi przyklasnęli tej decyzji, a milczący dotąd Paweł rzekł tylko, zabiorę Zośkę ze sobą, a wyjedźcie wehikułem. Muszę dopaść baturę, okej? Okay? Kiwnąłem głową na zgodę. Zamknęliśmy wreszcie pusty grobowiec, okryliśmy go na powrót pędami zimnozielonego bluszczu i serdecznie pożegnaliśmy się. Tylko komisarz Wacek dodał, patrząc w błyszczące oczy moich budrysów, oj, też chciałbym ruszyć z panem samochodzikiem na nieznane ścieżki przygody, ale cóż z tego? I rozłożył ręce w geście udawanej rozpaczy. Panie komisarzu, odezwał się Leszek. Przygoda jest przygodą. Ale pan czuwa nad naszym bezpieczeństwem. Czy to nie bardziej imponujące? Pan Wacek roześmiał się tylko i poklepał Leszka po ramieniu, jak najbardziej, chłopcze. Ale wolałbym z panem Tomaszem ruszyć szlakiem przygody. Do Gniezna zajechaliśmy po południu, wehikuł zostawiłem na parkingu, gdzie już stał zaparkowany Harley Pawła. Podeszliśmy pod wzgórzy Lecha, gdzie od strony południowej stał posąg Bolesława Chrobrego. A dalej piętrzyła się czerwienią bazylika z kamienia i cegieł pod wezwaniem w niebo Najświętszej Maryi Panny. W obecnym kształcie budowla powstała w XIV wieku, ale dzieje świątyni sięgają początków państwa polskiego. Dlatego znajdziemy w niej ślady kościoła przedromańskiego z drugiej połowy X wieku i katedry romańskiej z XI wieku. To tu, w podziemiach. Znajduje się kamienne palenisko kultowe dawnych Słowian z przełomu VII wieku. Istnieje relacja, mówiłem do zaciekawionych chłopców, Ibrahima ibn Jakuba, hiszpańskiego Żyda, urodzonego około 912 roku, czyli 44 lata przed urodzeniem Wojciecha Adalberta, jak Słowianie budują swe grody. Udają się na łąki. Relacjonuje Ibrahim, obfitujący w wodę i zarośla, po czym kreślą kształt powierzchni grodu. Piętrzą dookoła rów i wykopaną ziemię umocowują deskami i drewnem, aż taki mur osiągnie odpowiednie rozmiary na podobieństwo szańców. Następnie wymierzają bramę, do której dochodzi się po pomoście z drewna. Pasuje jak ulał do biskupina, prawda? Wtrącił się sileżek. Owszem, ale tutaj raczej było coś na kształt ostrowu, a może wzgórza, a na nim zbudowano gród i świątynię. Podobnie jest w Mogilnie i Trzemesznie. Tym razem wtrącił się Czysiek. Otóż to, a może znacie legendę związaną ze wzgórzem Lecha? Zapytałem. To twój pradawny imiennik, Leszku. Leszek spiekł raka, ale bez zająknięcia zaczął. Według legendy Lech, mityczny praojciec Polaków, w czasie polowania ujrzał potężny dąb, na którego szczycie swoje gniazdo założył biały orzeł. Tego więc ptaka Lech postanowił przyjąć jako godło swego ludu, a wokół dębu zbudował gród książęcy. A otorlego gniazda gród nazwał Gnieznem. Dokończył wścibski czesiek. Podeszliśmy bliżej wejścia do świątyni. Również i ta budowla, zaczęła mówić Zośka, była niszczona przez wojny. Klęski i pożary, oraz przebudowywana i zmieniana wielokrotnie. Na przykład w roku 1331 świątynię zburzyli krzyżacy. Została odbudowana potem w stylu gotyckim przez arcybiskupa Jarosława Skotnickiego, a od XVII wieku była już w dużej części budowlą w stylu barokowo-klasycystycznym. Niestety w 1945 roku świątynia również została spalona, ale zrekonstruowano ją w stylu dawnego gotyku. A kiedy Zośka zamilkła, głos zabrał Paweł. Jak wejdziemy do świątyni, to możemy zobaczyć, że cały korpus budowli jest otoczony wieńcem 14 kaplic pierwotnie gotyckich, a przebudowywanych w XVII stuleciu. Lecz cały wystrój zachwyca pięknymi gotyckimi rzeźbami. Z których najcenniejszą jest. Jest gotycki krucyfiks osadzony niemal po środku katedry na belce tęczowej w środkowej nawie, dokończyła Zośka i uśmiechnęła się do Pawła. Chłopcy tylko mrugnęli znacząco do siebie, więc leszek również nie pozostał dłużny. Ale najcenniejszą rzeczą są drzwi gnieźnieńskie, wykonane około 1180 roku, prawda? Prawda, przytaknąłem. Nim do nich dojdziemy, Muszę dodać, że ta katedra, zbudowana w pierwszej stolicy Polski, miała być katedrą koronacyjną, lecz żaden z późniejszych władców nie został tu koronowany. A kto był tym pierwszym? Bolesław Chrobry w 1025 roku, odpowiedział Leżek. A następnym był Mieszko II, którego syn, Kazimierz i odnowiciel, jednak się już nie koronował. Dlaczego? Zapytałem chytrze, ale nie widząc chętnych do zabrania głosu, dokończyłem. Historia tych czasów jest dość skomplikowana. Zaczęły się separatyzmy premienne. Wzmagało się rozprężenie polityczne w kraju oraz nawroty do dawnych wierzeń pod wpływem dość restrykcyjnych danin na rzecz kościoła i państwa. Żądania likwidacji chrześcijaństwa i przywrócenia tradycyjnego kultu pogańskiego przybrały takie rozmiary, że już nic nie mogło powstrzymać tęsknoty chłopów za dawną wolnością plemienną i nienawiści do ucisku ze strony państwa i bogacącego się kościoła, którego liczne budowle powstawały właśnie na tych ziemiach, na dzisiejszym szlaku piastowskim. No i stało się, podpowiedziała Zośka. W 1038 roku Czesi pod wodzą księcia Brzetysława podjęli wyprawę na Polskę. Przyłączyli Kraków oraz Gniezno. Z którego zabrali relikwie świętego Wojciecha. A że gniezno zostało zburzone, a Kraków się jako tako ostał, więc następca mieszka dwa, czyli Kazimierz i Odnowiciel ustanowił stolicę w Krakowie, jako najbardziej obronny mu wcześniej grodzie. No i po stolicy westchnął dramatycznie Leżek, Rozweselił nas trochę dramatyzm Leżka. Jednakże nie koniec to gniezda, zacząłem po chwili. Wielkopolanie pozostali w granicach przyszłego państwa i po odbudowaniu świątyni nadal były tu szczątki świętego Wojciecha oraz jego odnaleziona głowa. No i pozostały przede wszystkim drzwi gnieźnieńskie, które niekiedy przypisuje się fundacji Bolesława Krzywoustego po pielgrzymce do grobu świętego Wojciecha w 1113 roku, jak twierdzi Joachim Lelewel. Jednakże większość historyków podaje, że drzwi gnieźnińskie powstały około 1170-1180 roku. Za ich twórcę uważa się Petrusa Jutfinusa, a zostały wykonane w Ludwisarni w tak zwanej Szkole Mozańskiej nad Mozą. Ale jak dotąd uczeni nadal się spierają nie tylko o ich fundatorów, lecz i o dokładną datę wykonania. Chodźmy zatem i zobaczmy je. Weszliśmy do przedsionka, gdzie w obramowaniu kaplic wewnętrznych dostojnie prezentowały się drzwi gnieźniańskie, niegdyś nazywane klejnotem królestwa. Gemma Civitatis. Lewe skrzydło o wymiarach 328x83 cm powstało ze zlutowania 24 części. Stanęliśmy, a ja zacząłem objaśniać że autorstwo drzwi gnieźnińskich przypisuje się również Leopardusowi, Francuzowi przebywającemu wcześniej na dworze krzywoustego. Jednak nie mógł ich wykonać, jako że Bolesław krzywousty zmarł w roku 1138, po czym nastąpiło rozbicie dzielnicowe Polski. Pamiętajmy jednak, mówiłem dalej po chwili milczenia. Że artysta na lewym skrzydle przedstawił dziewięć scen z życia świętego Wojciecha od narodzin po pobyt świętego w klasztorze rzymskim na Awentynie, kiedy to po raz drugi i ostateczny opuścił swoje arcybiskupstwo w Pradze, dlatego, jak powiadają historycy jego życia i działalności biskupiej, iż były półbarbarzyńskie stosunki religijno-moralne w Czechach, gdzie dopuszczano się wielożeństwa, handlu niewolnikami, a kler nie zachowywał celibatu. Moi towarzysze podziwiali zabytek w skupieniu. Myślę jednak, kontynuowałem, że przyczyną była również wrogość ówczesnego władcy Czech, Bolesława Pobożnego z rodu przemyślidów, do Wojciechowego rodu Sławnikowiców, którzy prawdopodobnie byli przeciwni zjednoczeniu kraju. Paweł podszedł bliżej do zabytku i powiedział, zwracając się zwłaszcza do chłopców: Proszę, popatrzcie, Prawe skrzydło jest poświęcone przede wszystkim pobytowi Wojciecha w Polsce i Prusach, jego męczeńskiej śmierci, wykupieniu jego zwłok przez Bolesława Chrobrego i złożeniu jego oszczątków do grobu. Najpierw ponoć w Trzemesznie, ale to tylko legenda, ale na pewno w roku 992 nastałe w Gnieźnie, gdzie Chrobry polecił wznieść trzeci już w tym miejscu kościół. Gapiliśmy się nadal na te ciężkie, spiżowe skrzydła, gdzie w osiemnastu kwaterach, niezwykle wyraziście i zręcznie, przedstawiono symbolicznie żywot świętego. I to nad wyraz rzeczowo i plastycznie, zaś płaskorzeźby otaczała tak zwana bordiura, na której pośród motywu winorośli widać było symboliczne figury zwierząt realnych i fantastycznych, a wśród tych szczegółów postaci ludzi i ich zajęcia, winobranie. Tłoczenie wina czy polowanie na zwierzęta. Zośka jednak nie wytrzymała. Proszę zobaczyć, jak drzwi zdobią dwie kołatki w kształcie lwich główek, na wysokości czwartej kwatery, licząc od progu. Z lewej strony w kwaterze modlącego się świętego Wojciecha przy grobie męczenników, a z prawej w scenie wystawienia zwłok świętego, gdzie na palu męczeńskim tkwi jego głowa. Bardzo symboliczne oznaczenia, nieprawdaż? Wtrąciłem się. A co mają oznaczać te sceny? Zapytał Leszek. Właśnie, co? Że w jednym poziomie wtrącili się rysiek i Czesiek. Milczałem spoglądając na Zośkę, która po chwili zaczęła tak, myślę, że niejako życie Wojciecha było jakby z góry przesądzone co do jego męczeńskiej śmierci. Wszak autor czy też zleceniodawca tego projektu podaje tu, że Wojciech przeznaczony w dzieciństwie do stanu duchownego, jakby mimochodem dążył do swej męczeńskiej śmierci, stąd po lewej stronie modli się przecież przy grobie męczenników. I jakby sobie tę męczeńską śmierć wymodlił, co widać po prawej stronie drzwi. Brawo, Zosiu. Dydaktyzm drzwi gnieźnińskich, jakbyśmy to powiedzieli językiem współczesnym, jest tu pokazany nad wyraz realnie, bo takie było przesłanie moralne pierwszych chrześcijan. Nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Drzwi gnieźnińskie są właśnie tak wyrzeźbione, aby postać świętego i jego męczeńską śmierć mógł zrozumieć każdy, kto tu podejdzie, nawet ten niepiśmienny. Ale nawrócony na chrześcijaństwo pątnik poparł mnie Paweł. Stąd tyle szczegółów w każdym kwartale drzwi i w obramowaniu. A teraz przypatrzcie się kwaterze jedenastej, drugiej od góry po prawej stronie, gdzie przedstawiono chrzest prusów przez świętego Wojciecha. Chłopcy policzyli kwatery i zadarli głowy. Misja świętego Wojciecha wyruszyła najprawdopodobniej stąd, z Gniezna, skąd orszak biskupa Suto wyposażony przez Bolesława Chrobrego udał się w otoczeniu żołnierzy do Gdańska. W Gdańsku bowiem rezydował prawdopodobnie przedstawiciel księcia do spraw kontaktów z Prusami, równocześnie zabezpieczający spokój w tym portowym i granicznym grodzie. Razem z Wojciechem wyruszył jego brat przyrodni Radzim Gaudenty oraz współmisjonarz Bogusz Benedykt. Droga ich nie jest znana, ale najprawdopodobniej przebyli Wisłę w okolicach Bydgoszczy, a następnie przeszli przez Pomorze Nadwiślańskie. Jednym słowem, zdążali szlakiem kupców. Ta misja rozpoczęła się w drugiej połowie marca 997 roku. W Gdańsku czekała na nich duża grupa ludzi, w tym Prusów, jacy zostali przygotowani do przyjęcia chrztu, co działo się w Wielką Sobotę 27 marca. Otrzymali oni chrzest z rąk biskupa misjonarza. Dlatego przerwała mi Zośka, gdy się nieco zasapałem. Postać świętego zawsze jest pokazywana w stroju pontyfikalnym, z nieodłącznym pastorałem w ręku, jako symbolem władzy biskupa misjonarza. Postać biskupa, dodał Paweł, Musi być bowiem doskonale widoczna w każdym szczególe, aby widzowie wiedzieli, gdzie i kogo przedstawiono. Pełny dydaktyzm. Jakby serial piktograficzny, współczesny, tyle, że wyrzeźbiony w brązie kilkaset lat temu zakończył leżek. Roześmialiśmy się, a ja zaproponowałem przerwę w zwiedzaniu bazyliki, jako że po obiedzie chciałem opowiedzieć o największej kradzieży z tej świątyni w XX wieku najbardziej zuchwałej świętokradczej i bezczelnej. Tom 70. Rękopis z Poznania. Rozdział 12. Kiedy zobaczyłem, że na sarkofagu nie ma postaci świętego Wojciecha, a w wieku trumny tkwiły tylko śruby, którymi była przytwierdzona figura świętego, poczułem okrutny żal i jednocześnie wściekłość na tych, co to uczynili. Powiedziałem do zgromadzonej trzutki, kiedy po obiedzie stanęliśmy przed niską barierką otaczającą prawie trzymetrową, murowaną kolumnę, na której spoczywała trumna ze szczątkami pierwszego świętego polskiego sprzed tysiąca lat. Chłopcy stali skromnie, niemal onieśmieleni, to zadzierając głowy na sarkofag świętego, to popatrując na mnie. Zośka, moja siostrzenica, chrząknęła i cicho zapytała: To byłeś wtedy, stryju? Tutaj? No, tuż po kradzieży? Nigdy o tym nie wspomniałeś. Odpowiedziałem również cicho, nie tuż po kradzieży, ale kilka dni później, kiedy śledztwo było już w toku. Pomagał pan w śledztwie, szefie? Zapytał Paweł. Nie do końca pomagałem w ścisłym tego słowa znaczeniu. Od tego była cała machina policji poznańskiej. Raczej tylko sugerowałem niektóre posunięcia, niż byłem w bezpośrednim ogniu śledztwa. Tak, od tego byli mundurowi, odparłem. A trzeba przyznać, że robili to solidnie i naprawdę drobiazgowo. Jak to drobiazgowo? zapytał Leszek ze zdziwieniem. Na tyle drobiazgowo, że na przykład przez pierwszy tydzień śledztwa przesłuchano nim mniej, ni więcej tylko 1100 osób i to w samym Poznańskiem. Aż tyle osób było podejrzanych? Zdziwili się chłopcy. Właśnie sprawdzono tysiąc sto osób, które kiedykolwiek były na bakier z prawem, czyli drobnych złodziejaszków i paserów, handlarzy srebrem i osoby karane za włamania do kościołów. Po prostu policja ustalała ich alibi. Alibi? zdziwił się Czysiek. Alibi? kolego? wtrącił się Paweł. To sprawdzanie delikwenta w tym czasie. Kiedy miało miejsce przestępstwo, czy był w innym miejscu, czy też w pobliżu. Krótko mówiąc, miał wykazać dowód niewinności, czyli alibi. Aha, rozumiem, odparł i zadarł głowę do góry. Ale jak się tutaj złodzieje dostali, skoro katedra jest zamykana, zapytaj o to pana Tomasza, odpowiedział Paweł. Stałem zapatrzony w odnowiony już dawno sarkofag. Ale słyszałem pytanie Cześka, więc zacząłem opowiadać. Rano, 20 marca 1986 roku, ksiądz proboszcz Zenon Villa odprawiał mrze. A ponieważ katedra była w remoncie, więc cały sarkofag był przykryty folią. Dostrzegł jednak, że trumna ze szczątkami świętego jest źle osłonięta przed pyłem powstałym podczas robót. Więc chciał poprawić folię, ale tknięty przeczuciem odsłonił więcej i spostrzegł, że przerwałem i odetchnąłem że ukradziono w nocy i zniszczono postać świętego, który w stroju pontyfikalnym półleżał na trumnie i był wykonany cały ze srebra w 1662 roku przez złotników gdańskich. Zamilkłem, podobnie jak cała nasza grupka. Po chwili milczenia kontynuowałem. Kiedy ogłoszono wszem i wobec o wielkiej nagrodzie za wskazanie złodziei, zaczęli się zgłaszać do policji ludzie, którzy nie zawsze mieli prawdziwe wiadomości, lub też załatwiali własne porachunki z sąsiadami. I coś takiego się zdarzyło? zapytała moja siostrzenica. Tak. Mój szef, minister kultury i sztuki, ogłosił, że wypłaci pół miliona złotych, obecnie to pięćdziesiąt tysięcy złotych, temu kto przyczyni się do odnalezienia zabytku oraz wskaże jego złodziei. Zatem było sporo fałszywych telefonów i zgłoszeń. Nie do wiary, szepnęła Ziośka, a chłopcy znowu skupili się w pobliżu mnie. Właśnie, nie do wiary, ale tak było. I pan uczestniczył w takim pościgu? Szepnął Rysiek. Byłem, a jakże, ale wcale się tym nie chwalę. Dlaczego? Zapytali wszyscy niemal jednogłośnie. Bo to nic chwalebnego, odparłem. Był taki meldunek, że w niedalekich lasach koło Żnina ktoś wiezie furmanką przez przesiekę leśną dziwną trumnę. Zabrałem zatem grupę policjantów i ruszyłem swoim wehikułem w tamtą stronę. Po pół godzinie byliśmy na miejscu, w lesie. Rzeczywiście jakiś chłopina wiózł coś na kształt trumny na wozie zaprzęgniętym w dwa konie, ale w tej trumnie, a raczej po dłużnej pace. Przykrytej kocami nie leżał żaden zabytek, a tylko zabity wieprzek i do tego niezbadany przez weterynarza. Nic dziwnego, gdyż wkrótce miała być Wielkanoc, a każdy gospodarz robi właśnie w tym czasie własne wędliny, bo tańsze. Wokół usłyszałem parsknięcia śmiechu. Właśnie, właśnie. Czym tu się chwalić? Burknąłem. Ale jak tutaj dostały się te złodziejaszki? Zapytał Rysiek. Jak wiecie. W tym czasie katedra była w remoncie. To po pierwsze, zatem bałagan wokół świątyni był trochę uzasadniony pryzmy piasku, niektóre elementy budowlane i itd. Po drugie, trzeba pamiętać, że katedra jest zbudowana na osi wschód-zachód. Po północnej stronie, gdzie jest nieoświetlony dziedziniec, okna katedry są mało widoczne. Tutaj więc gdzie stoi dzwonnica i trochę dalej kościół św. Jerzego, złoczyńca wspiął się na jedno z okien, gdzie parapet jest niemal na wysokości 4 m i 40 cm. Potem wspiął się wyżej po kracie okiennej, a okno ma wysokość 270 cm i tam odgiął pionowy pręt, który był słabo umocowany w murze. Nieźle był złodziejaszek wysportowany. Co? szepnął głośno Leżek ale pozostali szturchnęli go, by mi nie przeszkadzał. Owszem, przytaknąłem. Więc kiedy odgiął w pręt, wsunął się między kraty a okno i tam wypchnął część tego okna, które, niestety, było umocowane tylko sznurkiem, a nie zamknięte na kłódkę. Do licha, czyżby nikt wcześniej nie sprawdzał jakości ram okiennych? Westchnął Paweł. Wzruszyłem ramionami, nie mnie było sądzić o zabezpieczeniach katedry, nie tylko tej, ale i wielu innych świątyń, gdzie coróż ginie coś cennego, zabytkowego. A to rzeźba, a to obraz, czy inne przedmioty kultu, jak patery, krzyże, czy kielichy mszalne. Chłopcy coś zaszemrali między sobą, ale nie usłyszałem co, więc kontynuowałem opowieść. Wnętrze katedry, jak mówiłem, jest otoczone jakby wieńcem czternastu kaplic. Złodziej dostał się do kaplicy Najświętszego Sakramentu albo inaczej do kaplicy Pana Jezusa, która przylega do północnej ściany. Chodźmy, to wam pokażę tę kaplicę. Podeszliśmy bliżej północnej nawy, która, podobnie jak inne boczne kaplice oddzielone od głównej części świątyni, była zamknięta piękną i solidną zarazem, barokową kutą kratą. Jednakże, proszę zobaczyć, Kratata nie dostaje do stropu, i chociaż jest zamknięta na solidny zamek, to i tak można wspiąć się po niej niżej i przecisnąć pod sufitem na naszą stronę, prawda? O, tak, tak, przytaknęli chłopcy, a Zośka dodała: Na pewno złodziej był sprawny i szczupły, że tędy przeszedł pod sufitem. Tak, przytaknąłem. Lecz wcześniej o tym nikt nie pomyślał. Otóż to, potwierdził Paweł. Żadna przeszkoda dla złodzieja. Znowu podeszliśmy pod główny ołtarz, gdzie na piedestale srebrzył się odrestaurowany sarkofag w całej okazałości. Tutaj kontynuowałem, złodziej, a właściwie było ich trzech. Wspieli się na postument po drabinie i zaczęli odrąbywać wszystkie srebrne części sarkofagu. A to skurczybyki, szepnął któryś z chłopców, ale zamilkł szybko, więc mówiłem dalej. Właśnie młotkami i dłutami oderwali od trumny wszystkie elementy tworzące figury świętego, jeden medalion boczny, część koszulki z wieka trumny, siedem s ośmiu aniołów oraz srebrne skrzydła orłów. Żeby im ręce pourywało. Odezwał się Leżek. Ej, chłopcy, nie tak ostro. Zmitygował ich Paweł. Ci popatrzyli na niego niezbyt przychylnie, więc dokończył, teraz nie średniowiecze. Prawo istnieje od pradawna i według prawa się sądzi, prawda? Niechętnie potaknęli głowami, ale Szek znowu zwrócił się do mnie z pytaniem: A jak pan sądzi? Czy nie oko za oko, a ząb za ząb, jak było to za czasów króla Hammurabiego? O, brawo! Świetny jesteś z historii starożytnej odparłem. Ale również w Biblii, w Starym Testamencie, w Księdze Wyjścia mamy ową sentencję prawną oko za oko. Ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę, siniec za siniec, rana za ranę, pręga za pręgę. Lecz, mój drogi, kontynuowałem, było to w czasach starożytnego wschodu, gdzie jeszcze nie istniało zorganizowane sądownictwo i prawo to, zwane prawem zwyczajowym, było skuteczną obroną społeczeństwa przed bandytyzmem zbrodniczych jednostek. Przed takimi właśnie, jak ci złodzieje, co splądrowali nasz zabytek? Zapytał Leżek, a Cześiek dodał: Jak również przeciwko temu, co okradł żydowskie bożnice, a schował zabrane przedmioty w katakumbie w Moginie? Jak najbardziej. Dotyczy to wszystkich złodziej i złoczyńców, ale dzisiaj mamy zorganizowane sądownictwo i prawa stanowione, na podstawie których to sądownictwo działa, proszę was. Tym właśnie różni się tak zwane prawo zwyczajowe. To znaczy pradawne, od dzisiejszych praw ustanowionych, wtrącił się Paweł. Oczywiście ustanowionych przez królów, papieży czy poszczególne parlamenty? zapytał Leżek. Jak najbardziej, drogi chłopcze. Ale, ale, odbiegliśmy od tematu. Jak wiadomo. Sarkofak został wykonany w roku 1662 przez gdańskiego rzeźbiarza Piotra van der Renena, a ufundował go kanonik Gniaźniński i biskup-sufragan warmiński Wojciech Pilchowicz. Jak podają źródła, fundator zapłacił 20 tysięcy ówczesnych złotych polskich, co oznaczało mniej więcej równowartość miliona bochenków chleba albo 5 tysięcy sztuk płótna, albo 1100 postawów sukna. Dokończyła Zośka, a chłopcy tylko wytrzeszczyli oczy ze zdumienia, że tak łatwo było obliczyć ówczesne wartości środków płatniczych. No nie, westchnęli chłopcy, a ja zaśmiałem się cicho i podpowiedziałem im, takie obliczenia nie tylko są potrzebne na studiach ekonomicznych, ale również ich historycznych, aby zobrazować lepiej stan danego zabytku, jeżeli, oczywiście, podano tę pierwotną sumę. Chłopcy odetchnęli. I wszystko trzeba znać na pamięć? szepnął Leszek. Nie wszystko, ale wygodniej, odparł Paweł i wskazał swą głowę. Nie wszystko bywa w komputerze. Cicho, syknął Leszek. Nie przerywajmy panu Tomaszowi. Dziękuję ci, Leszku, odparłem, ale warto też wtrącić co nieco, byle do rzeczy. Tak więc dzisiejsza wartość tego zabytku jest nie do ocenienia. Tym bardziej. Że cudo to zostało wykonane niepowtarzalną techniką kucia srebra na zimno, czyli z tak zwanego trybowanego srebra próby bardzo wysokiej, bo 13 zaś niektóre elementy z czystego srebra, czyli próby 16 co obecnie oznacza 100% czystego metalu. Nie do wiary, szepnął Czysiek. Co za bandyci? Tak. Naprawdę niewiarygodne że ktoś to zniszczył, bo walory artystyczne całego sarkofagu, historyczne i kultowe, stanowiły o zabytku najwyższej klasy europejskiej, jakich niewiele zachowało się na świecie. No i zastępowało ono godnie poprzedni sarkofag zrabowany podczas potopu szwedzkiego, opisany zresztą przez Henryka Sienkiewicza w potopie, prawda? Zapytał Rysiek. Właśnie. Potwierdziłem. Więc i wcześniej też obrabowano tę bazylikę? Zdziwił się Czysiek. Popatrzyłem na chłopców i potwierdziłem, niestety, tak. Zośka jednak nie wytrzymała i dodała, i to kilkakrotnie przez tysiąclecie. Chłopcy znowu skupili się wokół mnie, więc szepnąłem do mojej siostrzenicy. Może im ty opowiesz? Chętnie. Mów. To bardzo ciekawe. Przekrzykiwali się chłopcy. Zośka westchnęła i zaczęła mówić. Przez tysiąc lat dzieł w gnieźnińskiej katedry, łupili ją i rabowali jej skarby, i dewastowali wielokrotnie różni najeźdźcy. Najpierw w roku 1038 książę czeski Brzetysław i ponąć na stu wozach wywiózł skarby z Gniezna, jak podaje dawna kronika, w tym krzyż mieszka i ważący ponoć trzy razy tyle co osoba władcy. Krzyża tego ani złotych tablic z dziesięciorgiem przykazań nigdy nie odnaleziono. W roku 1331 miasto zostało najechane i splądrowane przez Krzyżaków. W 1656 roku miał miejsce najazd i splądrowanie miasta przez Szwedów. Ale, co najważniejsze, łupem padł wtedy złoty relikwiarz św. Wojciecha, który także przepadł bez wieści. Potem, aż do nocy z 19 na 20 marca 1986 roku, katedry nie okradziono. Nawet, ciągnęła dalej Zośka, obcy żołnierze nie tknęli tego sanktuarium. Prusacy po pierwszym rozbiorze Polski, kiedy to gniezno z Wielkopolską przypadło Prusom, żołnierze napoleoniscy, którzy szli na Moskwę, popasając w gnieźnie, urządzili tylko w katedrze magazyn, ale świątyni nie złupili, również hitlerowcy w latach 1939. 1945 nie zrabowali nic z katedry tylko zamienili ją na salę koncertową. Brawo, Zosiu. Brawo za informację. Wtrąciłem się, ale Zośka popatrzyła krzywo na mnie, więc zamilkłem. A chłopcy bezgłośnie przeklasnęli mojej siostrzenicy. Przez całą wojnę i okupację, mówiła dalej. Drzwi gnieźnieńskie, srebrna trumna świętego Wojciecha, Srebrne świeczniki i inne skarby katedralne, zapakowane w skrzyniach, spoczywały bezpiecznie w skarbcu miejscowego banku, co chwalebnie świadczy o kulcie tegoż świętego, jak i o mieszkańcach gniezna podczas okupacji, prawda? Chłopcy spojrzeli na nią z podziwem dla jej wiedzy. I dopiero w marcu 1986 roku sami Polacy zrabowali i zniszczyli sarkofag. Dokończyła. Zamilkliśmy. Wydawało się, że jakaś ciemna chmura zaległa nad świątynią, ale to tylko zgasło dodatkowe oświetlenie, jakie można było uzyskać poprzez wrzucenie odpowiedniej kwoty pieniężnej do specjalnego pojemnika, umieszczonego obok głównego ołtarza, co wykorzystywało wielu turystów, aby lepiej zobaczyć srebrną trumnę w otoczeniu ozdobnych filarów i kopuły nad świętym. Dodajmy jednak, że również 13 lipca 1923 roku, powiedziałem cicho, ze skarbca katedralnego wykradziono relikwiarz z głową świętego. Dzieło to, mające również ogromną wartość historyczną i kultową, wykonał ze złota, prawdopodobnie z darów Bolesława Krzywoustego, poznański złotnik w XV wieku, a zwał się Jakub Bartch. Prawdopodobnie ukradziono rolikwiarz na zlecenie niejakiego Franca i wywieziono za granicę aż do Stambułu. Ale to może być tylko plotka, chociaż uwierzytelniona. Uwierzytelniona? zapytał dociekliwy Leżek. No, uwierzytelniona pewnym pamiętnikiem, a właściwie rękopisem z Poznania, którego fragment niedawno dostałem, nie pamiętasz? Tak, tak, przytaknął Leżek. Razem z tą dziwną mapą, nieprawdaż. Przy pana? Owszem, ale o tym później. Bo nim wyjdziemy z katedry, dodam, że 11 grudnia 1979 roku zrabowano jeden z drogocennych i unikatowych świeczników, wykonanych dla katedry Notre Dame w Paryżu przez złotnika Guillaume'a Jakoba, a które dla gnieźnieńskiej katedry wykupił i sprowadził ówczesny prymas polski, kardynał Michał Radziejowski, w 1707 roku. A były to wysokie na 112 cm świeczniki, zrobione ze srebra, o wadze kilku kilogramów każdy. Niestety, nim znaleziono złodzieja, ten zdążył ów świecznik przetopić. Same straty, westchnął znowu leżek. Ale bazylika jest przepiękna, jak również sarkofag świętego Wojciecha. No, ale czy tych ostatnich złodziei złapano? Wszyscy popatrzyli na mnie. Tak, złapano ich. Byli to trzej młodzi mężczyźni z Gdańska, którzy już wcześniej trudnili się złodziejstwem. I co, i co? Dopytywali się młodzi chłopcy. Cóż, opowiem wam, jak ich złapano, ale trochę później, dobrze? Aż przykro mówić o złodziejach w tej pięknej świątyni. Tak, tak, westchnęli młodzi ludzie, wtrącił się Paweł. A jaki to styl? Zapytał. Jaki? No, wiadomo. Gotycki, bo tak odbudowano katedrę po spaleniu jej przez Krzyżaków, odparł Leżek, a Rysiek dodał. Podobnie odbudowano ją po wojnach szwedzkich, ale już z dodatkami stylu barokowo-klasycystycznego. Prawda, panie Tomaszu? Świetnie. Brawo. Ale nim wyjdziemy z katedry, popatrzcie nie tylko na te kaplice usytuowane wokół ściany świątyni, ale również na dwunastą scenę w prawym skrzydle drzwi. Na której artysta średniowieczny umieścił Wojciecha, jak w otoczeniu trzech swych współtowarzyszy po lewej stronie, w stroju pontyfikalnym pośrodku kadru naucza plusów na wiarę chrześcijańską. Po obejściu świątyni podeszliśmy ku zabytkowym drzwiom. Popatrzcie na jedenastą i dwunastą scenę, gdzie postać świętego jest niemal identyczna, prawda? O, tak, przepana, szepnął Leżek. Nawet podobnie trzyma prawą rękę. I podobnie trzyma pastorał. I tiare biskupią na głowie. To właśnie świadczy o wartościach artystycznych tego obiektu, powiedziałem, nim wyszliśmy z bazyliki. Pamiętajcie, że obecny sarkofag został zrekonstruowany również przez artystę z Gdańska, pana Wawrzyńca Sampa, na ile się dało również z przetopionego przez złodziei oryginału, a srebra tego było 40 kilogramów. Umilkłem na chwilę i dokończyłem. Pamiętajmy również, że trumna wspiera się na sześciu orłach, a niżej widzimy cztery rzeźby przedstawiające stany dawnej Rzeczypospolitej: duchowny, szlachecki, mieszczański i chłopski, ale te pochodzą z XIX wieku i są dziełem Władysława Marcinkowskiego. Bo pierwsze dzieło, właśnie z roku 1662, wykonane przez Piotra van der Rennena, przedstawiało postać świętego, otoczonego płaskorzeźbami. Na których, podobnie jak na drzwiach, można było prześledzić jego życie i męczeńską śmierć. Wyszliśmy na zewnątrz, by popatrzeć na monumentalną świątynię, której początki sięgają lat 979 977 usytuowaną na wzgórzu Lecha, jako że samo gniezno mieści się na siedmiu wzgórzach. Najciekawsze jest wzgórze panieńskie, mające 120 metrów nad poziomem morza. A po środku stoi fontanna z herbami 78 miast, tworzących tak zwany krąg darczyńców, którzy przyczynili się do odnowienia Gnieźnieńskiego Rynku. Wtedy Zośka nagle sięgnęła po swój notatnik, zajrzała do niego i powiedziała: "A wiecie, że w cieniu tej katedry właśnie w Gnieźnie odbyły się w Polsce ostatnie procesy czarownic." Chłopcy momentalnie odwrócili się ku niej z zaciekawieniem. Naprawdę. Niestety jest to prawda. Otóż w roku 1680, 16 marca, przed burmistrzem Tomaszem Sempińskim, radnymi i ławnikami, stanęła 11-letnia Dorota, córka oberżysty Piotra, oskarżona przez wicestarostę Samuela Bieganowskiego, zarządcę królewskiego zamku. Wynajął one małą Dorotę, kontynuowała Zośka, do pielęgnacji swej córki, i ta dziewczynka opowiedziała swemu pracodawcy że jej matka uczyła ją czarować. Zaś sam Bieganowski udowadniał, że w jego domu wyczarowała między innymi myszy i szczury, pokazywała różne sztuczki. Niemożliwe, rzekli chłopcy, a i ja zaciekawiłem się opowieścią siostrzenicy. Tak, tak, mówiła Zośka bardzo przejęta. No i przed sądem dziewczynka wszystko potwierdziła. Ba, mówiła, że matka której na imię było Zofia, kazała jej łapać padalce, suszyć w piecu, a później rozkruszać. Takim proszkiem, bowiem kobieta truła ponoć swe ofiary. A że mała dorotka przysięgała, iż tak musiała czynić pod wpływem matki. Tę ostatnią poddano okrutnym torturom przez trzy dni, aż z wyczerpania zmarła. Jednakże 24 marca zapadł wyrok. Był okrutny. Sędziowie uznali. Powołując się na Trójcę Świętą, że Zofia zostanie spalona na stosie za fruwanie na miotle, za ślubiny z diabłem i trucie ludzi, a mała Dorota, ze względu na wiek, otrzyma dwanaście biczów pod pręgierzem. Uff, westknęli chłopcy, ale historia. I zaczęli coś szeptać między sobą. Przerwałem im ciche pogaduszki, myślę, że chyba pojdziemy do Mogilna. Na kolację, którą przygotują Zośka z Pawłem. Dobrze? Bez szemrania zeszliśmy na postój, wsiedliśmy do wehikułu, a Zośka z pawłem pomknęli Harlejem do przodu. Gdy przyjechaliśmy do obozowiska tuż przed zachodem słońca, na patelni smażyły się świeże płocie, a woda na herbatę pyrkotała w kociołku. W nocy zaczęły mi się zwidywać małe, zielone ludziki które wylądowały w nocy niedaleko Mogilna i jeły się zakradać do naszego obozowiska, chwytając mnie za ręce i wyciągając ze śpiwora, by ulecieć ze mną w bezkres nieba. Widocznie czytałem kiedyś niezbyt przyjemną książkę fantastyczną, mruknąłem tylko i zapadłem w głęboki sen, a zielone ludziki rozpieszkły się po niebie rojem gwiazd.